Tam daradam, szanowni państwo, to co tygryski lubią najbardziej, czyli dobra książka, książka, która po pierwsze jest fikcją literacką, ale na podstawie autentycznych wydarzeń z historii Polski i dzieje się to w województwie lubelskim. Za chwilę autor tej książki powie, czy nie pomyliłem się w jakimś aspekcie tego, o czym przed chwilą powiedziałem. Krzysztof Golub w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czerwona Zemsta i Czerwona Zemsta 2, dwa tomy. Czy wszystko, o czym mówiłem, to prawda? Tak, to prawda. Trzyma pan przecież książki. Książka jest oparta, tak jak dokładnie pan powiedział, na prawdziwych wydarzeniach i dodatkowo osnuta jest również fikcja literacka. Więc opowiedzmy o tym, co w książce jest prawdziwe, a co w książce jest fikcją literacką, czyli no, wyjdźmy od tego kontekstu historycznego. Kontekst historyczny to żołnierze wyklęci, a konkretnie zgrupowanie Orlika. Mariana Bernaciaka, który działał na naszym terenie, czyli na Lubelszczyźnie. Było to drugie, co do siły i znaczenia zgrupowanie zaraz po zgrupowaniu Zapory. To jest 1945 rok. Jak te losy w pana książce tej formacji, jakie one miały miejsce? Dokładnie takie, jak wszystkich żołnierzy wyklętych, czyli tragiczne, niestety. To był taki czas. Mamy więc zderzenie nadziei tych ludzi na zakończenie wojny, bo 45 rok to mamy koniec wojny i oni też zderzają się z nowym systemem komunistycznym, który wchodzi do nas na Lubelszczyznę jako pierwszy. Mamy więc aparat terroru, który szuka sobie celu. Tym celem niestety będą AK-owcy, czyli także Orlik i jego żołnierze. My dziś z historii wiemy, że no, nie udało się komunistów pokonać, ale czy w pana fikcji literackiej oni myśleli, że uda im się wygrać z komunistami? Trudno powiedzieć. Ja uważam, że to była samoobrona konieczna. To był po prostu tak, jak sam Orlik pisze w swoich ulotkach, ruch samoobrony. Jeżeli jesteśmy atakowani, mamy prawo się bronić wszelkimi środkami. Podziemie nie prowokowało tej walki, ani sam Orlik także nie. On został sprowokowany tym, co nastało w momencie, w którym Sowieci wkroczyli na Lubelszczyznę, czyli masowe aresztowania jego żołnierzy, ich rodzin. To była obrona, konieczność rozbijania więzień, transportów z więźniami, posterunków milicji obywatelskiej. To wszystko w tej książce się pojawia. I również to pytanie, które pan zadał, czy ta walka miała sens. To również w tej książce te dylematy moralne, czy wolno na przykład likwidować konfidentów Urzędu Bezpieczeństwa, to wszystko tam będzie. Także różne wątki moralne, etyczne, typowe dla czasów wojny, to się wszystko pojawia w tej książce. Także znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, które cię nurtują. Tak jest. Jest to hołd dla polskich partyzantów, którzy oddali życie, prawda, za naszą ojczyznę, ale też pojawia się wątek miłosny. Tak, pojawia się wątek miłosny. Tutaj miałem z tym wątkiem pewien problem, bo chciałem, żeby on był jak najbardziej autentyczny i on autentyczny pod tym względem jest, tylko że on się rozwija dość szybko, jak to w czasie wojny. Mhm. Tutaj nie ma czasu na zbyt długie umizgi, zakochiwanie się, bo za chwilę możemy zginąć gdzieś w jakiejś obławie, w jakimś lesie. Intensywnie żyć trzeba. Tak, właśnie intensywnie. Ale sam Bernaciak nie założył rodziny. Jak sam mówił, nie był czas ku temu. Dziewczynę zresztą miał. Ona się w książce nie pojawia i tutaj może należy się wyjaśnić, dlaczego ona się nie pojawia, ponieważ przez całe życie odmawiała wszelkich rozmów na temat właśnie Orlika. To było dla niej najprawdopodobniej jakieś tragiczne przeżycie. Poza tym nie wiemy też, jakiej natury był ten związek. A jeżeli piszemy o postaciach prawdziwych, no to mimo wszystko, mimo tam wszelkich praw przysługujących pisarzom od zarania dziejów literatury, musimy trzymać się faktów. Dlaczego akurat powieść? Bo tak czegoś brakowało. Brakowało na takiego lżejszego podania, tak? Właśnie, dokładnie. Brakowało takiego lżejszego podania, bo ogromną biografię pana doktora Mirosława Suleja to my mamy, tylko że po taką biografię to sięgną tylko pasjonaci i ludzie zainteresowani tematem. A ja chciałbym, żeby to była taka książka dla każdego, po którą każdy może sięgnąć i coś w tej książce dla siebie znaleźć. Tam znajdziecie coś dla siebie i właśnie zwolennik faktografii i zwolennik właśnie przygody, fabuły fikcyjnej. A przede wszystkim to jest książka dla ludzi z tego regionu,
którzy tu mieszkają i tu żyją. Właśnie mówi pan o ludziach z tego regionu. Jak dużo Lubelszczyzny w Lubelszczyźnie jest w tej książce? Jak bardzo skupił się pan na miastach, miejscowościach, opisach tych miejsc? Skupiłem się bardzo, ale według moich czytelników za mało, bo dla ludzi z tych terenów zawsze czegoś będzie mało. Będą poprawiali w takiej książce kamień przydrożny, każde miejsce. Ale to dla nich fascynujące, bo pojawiają się miejscowości, które oni znają. I też to jest właśnie taka okazja do rozmowy też międzypokoleniowej, co już wiem, między starszymi ludźmi, bo często dla młodzieży to już jest dystans od tamtych czasów mityczny. I właśnie młodzież taką książkę dostaje i czyta i potem szuka faktów. A proszę powiedzieć, kiedy zrodziła się w panu ta taka pasja do historii, do wydarzeń i do tego, żeby faktycznie pójść w kierunku wydania tego w postaci powieści? To pani pyta o dwie różne sprawy, bo sama pasja to myślę, że rodzi się w człowieku jakby samoistnie. Mhm. Jeżeli coś sprawia pani przyjemność, czerpie pani autentyczną radość z tego, co pani robi, to jest właśnie pasja. Ja czerpię autentyczną radość z tego, co robię. Mi to sprawia po prostu jakąś taką frajdę, że mogę się po prostu realizować w tym. Mogę pisać, mogę tworzyć. To dla mnie po prostu radość. Natomiast co do wydania, to miałem wątpliwości, przyznam się szczerze, bo kiedy wydawałem tę powieść, byłem bardzo młodym człowiekiem. I miałem ogromną wątpliwość, czy tak trudny temat to temat dla tak młodego człowieka jak ja. Bo nie oszukujmy się, dla lokalnych mieszkańców to są wciąż drażliwe i trudne kwestie. Bo w tej chwili mamy taką sytuację, że żołnierzy wyklętych przywracamy dopiero ludzkiej pamięci. Tylko chodzi o to, żeby to zrobić uczciwie, nie krzywdząc nikogo, bo naprawdę nie wszyscy muszą uważać żołnierzy wyklętych za bohaterów. Bo jeżeli na przykład komuś z rodziny zlikwidowano, powiedzmy, jakiegoś członka rodziny, no to ten człowiek nie będzie uważał, że to byli bohaterzy. Poza tym demoralizacja dotykała też żołnierzy Armii Krajowej i to też jest w Czerwonej Zemście pokazane. Nic nie jest czarne, nic nie jest białe, wszystko ma 150 różnych aspektów. Dziękujemy za rozmowę. Bardzo. Krzysztof Goluch, Czerwona Zemsta i Czerwona Zemsta 2. Polecamy Państwu te dwie publikacje, bo naprawdę warto, bo po pierwsze historia, po drugie Lubelszczyzna, po trzecie znakomita powieść. Proszę pisać poranek@tvp.pl. Taki zestaw dwutomowy czeka na Państwa, kto pierwszy, ten lepszy.